słońca. Już się rozsiadam, wszystko przykryć się kocem, bo mam takie niewyjściowe spodnie. Pan w ogródku. I muszę głośno krzyczeć, muszę przykrzyczeć chłopców, bo oni z kimś gadają. Nie chcę, żeby oni się nagrali, przecież ja. To jest mój kanał, tak? Co ja będę ich nagrywać? I sami sobie się nagrywają. Dzisiaj przygotowałam produkty do zupy, będziemy gotować. Żartuję. O, chyba wy to widzicie, miałam to cunąć. Sorry! Tu zamiast buddy dzisiaj nam zatańczy Jaś fasola! Tak, wszystko mam. Świeczkę mam do odkadzania kart. Produkty, wiecie, jeszcze nie byłam w sklepie, jakie dostępne, takie mamy. Każdy sobie może się zdecydować, zależy czy lubi marchewkę, czy jabłuszko, czy czosnek, czy banan. Ja wam powiem szczerze, że najbardziej z tego, na surowo, to powiem, że lubię garlic. A najbardziej lubię, jak jest świeżutki chlebek, masełko, takie wiecie, od krowy, nie jakaś margaryna i właśnie czosnek tak położony. Uwielbiam, po prostu wiem, że może to obciach, ale ja uwielbiam. Tak po co ja tu przyszłam w ogóle? Aha, po co ja przyszłam? Ponieważ ja was uwielbiam. Dlaczego tak naprawdę ja tutaj siedzę i się rozglądam? Miałam karty wziąć. Moje włosy są zawaliste. Teraz nie. Ojejku, jaka jestem zadowolona. Wiecie, jak one przeschły. Coś chciałam przedtem. To są takie fajne, nie czepiają się. Jezu, jestem zadowolona. Bardzo, bardzo. Co zrobiło mój dzień. No dobra, kochani, zaczynamy. To nasz temat, jaki tam był. Właśnie mi przeczytajcie, bo ja... aha, miałam na to zrobić, co on pokazuje na zewnątrz, kontra, tak? Co tak naprawdę on czuje. To znaczy, najpierw zobaczymy dla każdej grupy, co on tak naprawdę pokazuje dla was, a co w środku czuje. Co pokazuje, kontra, co czuje, tak? No i dobra. Zaraz, ja tu za bałaganu nie narobię. Boję się, że mnie wywaliła znowu świeczka. Wiecie, że wczoraj mi padła na koc. Może ktoś z was, kochani, ma przepis, bo nie wiem, jak to zrobić, żeby z puchatego czegoś wosk. Próbowałam, tak jak przeczytałam w internecie, u wujka gogle, bibułka i żelazko. No niestety nie wzięło. Kurczę, wywaliła mi się wczoraj świeczka i nalało się wosku. I nic. Dobra, skarby, to tak. Banan to jest jedynka, czosnek dwójka, jabłuszko trójka i marchewka czwórka. I teraz ja już zaraz. Tak, no dobra, ja gotowa. Wy też? Dobra, ja gotowa. Zaczynamy, kochani. Decydujcie się na jeden produkt. Jakaś taka niefajna ona. Dobra, to ja to troszeczkę przesunę, bo tu będę kładła kartę, ok? Wy tam sobie pilnujcie swojego produktu. Co mam takie jakieś tu podwracane? Jest jedna odwrócona. No dobra, kochani. Moi drodzy. Chcecie, żebym wam pośpiewała? Dobra. Najpierw tutaj. Nie, ta świeczka to troszeczkę mi przeszkadza, powiem wam. Muszę stanąć za fasolą. Co on pokazuje na zewnątrz? A co on tak naprawdę czuje? Co on pokazuje? A co tak naprawdę czuje? On, ona oczywiście. Ta osoba. Co ta osoba pokazuje dla nas? A co ona czuje w sercu? Co pokazuje kontra co czuje? Tu jest pierwsza, co pokazuje, pamiętacie. Tu będzie, co czuje, bo każda grupa musi mieć dwie. I od razu to robię. Co czuje? Co pokazuje? Co tak naprawdę czuje? Do tego czosneczku, co pokazuje, a co czuje, co pokazuje dla nas. Ok, co pokazuje,
Może jakoś troszeczkę przesuniemy. Okej, okay. Tu będzie okej. Okay. A co czuję? Skupcie się, aniołki, na tym, że ktoś wybrał czosnek. Co czuję tak naprawdę? Ta osoba. Co czuję? Czuję ta osoba. Już wiemy, co pokazuje. Teraz chcemy wiedzieć, co jeszcze czuję. Proszę. Podpowiedź. Czyżby ta osoba sama nie wiedziała, co notuje? Jakaś skryta chyba jest. Co czuję? Mamy problem z czosnkiem. Pewnie dlatego, że ja go wybrałam. A pytam o osobę, która naprawdę jest skryta. Co czuję? Jednak będziemy tak długo tasować, aż się dowiemy, co czuję. No bo nie może być tak, że nie będziemy wiedzieli. Co czuje ta osoba? Wiemy już, co pokazuje dla nas. A co czuję? Czuję. Co czuję? Oj, problemowa osoba. Jednak chcemy to wiedzieć. Wszystkich, którzy wybrali czosnek, co ona czuje. Co czuję? Czyżby już nic nie czuła? To niemożliwe. No właśnie, niemożliwe. Jabłuszko. No wygląda jakoś za sztucznik. Ja nie lubię takich sztucznych. Granny Smith. Jeszcze naklejkę przyczepili. Co pokazuje ta osoba dla nas? Pokazuje. Co pokazuje? Co pokazuje? Kontra, co czuje? Co czuję? Co czuję, proszę. Co ona czuje? Ja tak mocno machać, to w końcu mi ręce trochę schudną. Będzie po dylomacie. Co czuje ta osoba? Marchewka, karotka i fasola trochę dalej się cieszyć. Ja tu potrzebuję trochę miejsca. Co pokazuje ta osoba dla nas? Co pokazuje ta osoba dla nas? Kontra, co czuję?
Tu jakieś uczucia bardzo pewne będą w marchewce. Ty w marchewce uczucia. Chyba do buraka albo do pietruszki. Okej. Okay. Next. No i tak odetchnęłam, że mocno świeczka się nie zagasiła. Powinnam oddychać w inną stronę. Z fasoli włosy się spalą. Okej. Okay. Co ta osoba pokazuje? Skupcie się, najmilsi moi, na tej osobie i na tym produkcie, który wybraliście. Szczególnie wtedy, gdy ja tasuję do danego akurat produktu. To wtedy się najbardziej skupcie. Co pokazuje ta osoba? Kontra, co czuje ta osoba. Czosneczek, tu był problem z uczuciami, ponieważ ja wybrałam, co pokazuje ta osoba. Co pokazuje? Okay. Kontra, co czuję? Widzisz, teraz nie będzie tyle problemów przed tym. Skoro już troszeczkę o uczuć się widzimy, tam na pewno zaraz zobaczymy, to niech karty nam dopowiedzą resztę. A co? Chcemy znać całą historię. Czy warto, czy nie warto. Czekać i marzyć i śnić. Co czuje ta osoba? Proszę karty tarota o odkrycie tej prawdy. Co ta osoba czuje? Co czuje? Okej. Nareszcie. Byśmy widzieli. Jabłuszko. Co ta osoba pokazuje nam? Co ta osoba pokazuje nam? Co czuję? Co pokazuje ostatnia grupa? Jutro, kochani, będę wybierała te osoby, które podpisały się, dały komentarz pod tym filmikiem, w którym mówiłam o tym, że mam 200 subskrybentów i będę losować jedną osobę, której coś wyślę. To jutro zrobię filmik właśnie i zdecyduję. Co czuje ta osoba? Marchewka. Ostatnia kategoria. Co czuje ta osoba? Czuję to mocno. To naprawdę marchewka ma uczucia. Marchewka ma uczucia. O cholera, chyba więcej już nie zjem marchewki. Już jak teraz jak powiedziałam, marchewka ma uczucia. No kurczę. To zawsze muszę coś odkryć, co nie powinnam. Aby nie do mnie, bo ona pójdzie na obiad. Okay. Proszę kartę.
wyjaśnieniami, objaśnieniami tej sytuacji do banana. Proszę jedną kartę, ok? Tutaj jedną kartę, proszę. Do czosnku. Proszę. Jedną kartę z wyjaśnieniami, z objaśnieniami tej sytuacji. Dziękuję. I jabłuszko, proszę. O, dziękuję. Marchewka prosi. Marchewka prosi. Może nie powinnam mówić marchewka prosi, bo kiedyś w Miku powiedziałam, że czekoladka coś tam, to ktoś napisał, że czekoladka, jak może coś... Jakaś miła pani. To było śmieszne. Ja sobie się pośmiałam. Jak czekoladka coś może, no widocznie moje czekoladki to wszystko mogły. I marchewki, i czekoladki. Wszystko żyje w moim domu. Jeszcze z moich kart, proszę. Do banana. Skupcie się, kochanie, bo to już ostateczny teraz będzie. Okej. Tak. Ostateczny będzie. Tak. Do czosneczku. I do jabłuszka. Jakaś podpowiedź, jakaś wskazówka, cokolwiek. I do marchewki. Marchewka to więcej ma jedna karta. Marchewka. Tutaj czuję, że w marchewce będzie coś takiego silnego. Dodatkowo, że ma więcej jedną kartę, to bardzo wszystko inaczej wypadało. Marchewka czuje, że ma silny przekaz dla kogoś, kto wybrał marchewkę. Z czosnkiem jest problem. Z czosnkiem jest problem. Teraz pudełka, proszę jakoś inaczej usiąść, bo zaraz normalnie... A, nogi mi odpadną, muszę jakoś wygodnie. Bo czuję, że to będzie długa dyskusja. Dobra, kochanie. Mam nadzieję, że dokonaliście wyboru. Jeżeli nie, to jeszcze jest ten moment, kiedy możecie to zrobić. Ja tu troszeczkę tak poprzesuwam. Tu fasola, tu tańczy se. Tu widzicie, tu jest ta marchewka, tak? Tu ja tak zrobię, żeby to było jakoś miało ręce i nogi. Tu jest jabłuszko. Tu jest czosnek. Tak? Banan tu jest. No i kochani, zadecydujcie. Ładnie? Ładnie? Pewnie, że ładnie. No mówcie. No mówcie. Co ja gadam? Decydujcie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ja jestem jak najbardziej. Ja już zdecydowałam. Nawet wiecie o tym. Dlatego wam powiedziałam, bo wam ufam i... No, chyba zaufanie wystarczy. Ja zaczynam od bananu. Czy od banana. Od tego bynajmniej żółtego zaczynam. No i dojrzałem, wszystko zjem. I tak, co ta osoba pokazuje dla nas? Kontra, co czuje? Plus podpowiedź. Co nam pokazuje ta osoba? Troszkę przesunąć to. O tak, żebym ja to dokładnie widziała. Kontra, co czuje? Plus, no jednak ten banan musi sobie tak się położyć, bo jeszcze potrzebuje troszeczkę miejsca. Okej, kontra, ojejciu, moje palce niezręczne. Kontra, co czuję? I tu są podpowiedzi dla was, kochani. To tak, co ta osoba pokazuje? Ta osoba pokazuje dla was, że czasami może jej czegoś brakuje. Może robi takie sytuacje, że wy na przykład przychodzicie do niej, jesteście tacy, na przykład rano, tak? Pracujecie razem, wchodzicie do biura czy gdziekolwiek tam się spotykacie i tak, tak jakoś przepełnia was optymizm, jesteście radośni. A ta osoba tak wygląda, nie to, że znudzona, tylko wiadomo, no mówię w takich momentach, gdy ktoś na przykład mieszka razem, tak? I na przykład tak patrzy na was, tak, że wiecie, że no fajnie, że przyszliście, nie? Ale tak... Sami wiecie czasami, o co na niej chodzi. Taką ma, taką, wiecie, ma minę taką dziwną, lub taką znudzoną, lub taką, jakby chciała coś powiedzieć, lub jakiegoś ma dąsa. Po prostu nie raduje się tak jak wy. I tak byście czuli, że coś u niej tam gdzieś na sercu leży lub czegoś oczekuje od was,
a tak naprawdę nie możesz się przełamać, żeby to powiedzieć. Są takie właśnie sytuacje, takie niedopowiedziane. I ta osoba wam właśnie czasami może to pokazywać, że pokazuje, że jakby czegoś jej brakuje. Można czasami mówić o tym, bo to nie tylko, że pokazuje, ale ogólnie mówi o tym, tak? Wszystko, co takie się wiąże z jakimś ruchem, z pokazywaniem, jak wy to odbieracie. Wszystko, co jest związane, jak ona się zachowuje, pokazuje dla was i po prostu w ten sposób, jak wy ją postrzegacie, tak i odbieracie. No i ona właśnie może tak pokazywać siebie, że jej brakuje, że się nudzi czasami, że na coś tam czeka. To może na kogoś na przykład narzekać, że tam czy o swojej byłej, czy tam, że nie ma kontaktu z dziećmi. Czy no, takie różne sytuacje, takie po prostu czasami mogą to być sytuacje nie zawsze jakby radosne, czasami może dużo narzekać na cokolwiek, na pracę. Tak ogólnie pokazuje dla was bardziej tą stronę taką... taką tą złą, znaczy nie złą, tylko taką stronę, że wiecie, czasami jak ktoś chce przed kimś się pokazać z najlepszej strony, to ta osoba niekoniecznie jakby to pokazuje, ale nie dlatego właśnie, to jest dziwne, bo nie dlatego, że tej osobie nie zależy, właśnie dla niej bardzo zależy na was, tylko właśnie ma taki skomplikowany, trudny charakter, że ona po prostu to pokazuje, tak by chciała od was, żebyście wykonali w jej stronę ruch i na przykład powiedzieli, okej, zapiekuję się tobą, jak ty masz takie kiepskie życie i nie jesteś zadowolony z pracy, zadowolona, nie jesteś z dzieci, zadowolona, nie jesteś z przyjaciół, jesteś znudzony, znudzona, czegoś ci brakuje, okej, to patrz, weźmiesz mnie, to będziesz miał wszystko. Ta osoba tak czuje, tak jakby po prostu... oczekiwała jakiegoś ruchu od was, ale takiego stanowczego, żebyście to wy w tej sytuacji podjęli decyzję, żeby nie było tak, że byście powiedzieli za parę lat na przykład, ale to ty wtedy pierwszy do mnie podeszłeś, tylko ta osoba chce, ale pokazuje zupełnie coś innego, tak jakbyś chciała, żebyście się domyślili, się kapnęli, o co jej chodzi. I co ona czuje? Ona czuje do was głęboką zażyłość, przywiązanie, lubi z wami spędzać czas i ma bardzo dużo uczuć do was. Jeszcze te uczucia nie są takie głębokie, ale już w niej są od dość dawna. Od na pewno od tego momentu, kiedy zaczęliście częściej przybywać razem i spędzać czas razem. Na rozmowach, na czymkolwiek. Wtedy te uczucia zaczęły w niej dojrzewać, niekoniecznie miłość, może to być przyjaźń, może to po prostu wszystkie miłe uczucia, bo do was ma bardzo miłe uczucia ta osoba. I to powiem wam, że co ona jeszcze czuje? Ona czuje, że w tej sytuacji, jeżeli tak jakby nie podejmujecie żadnego kroku, ona wam ciągle pokazuje, jak ona taka biedna, czy jaka taka znudzona tym, co ma tam gdzieś tam, wiecie, tą pracą, czy sytuacją, gdzie mieszka, że może mówi czasami, jakbym mu chyba wyjadę gdzieś. Wiecie, tak ciągle pokazuje, a w sercu coś innego czuje. Jak widzi żadnego ruchu, nie widzi z waszej strony, to ona rozważa jeszcze w sercu, żeby... Albo wam chce o tym powiedzieć, zastanawia, czy musi wam to powiedzieć prosto w oczy, co czuje, no bo widzi, że wy nic nie robicie piersi, albo no, mogłaby nawet chcieć się poddać, tak? Po prostu rozważa dwie opcje, tą albo tą. I to jest właśnie to, co czuje. I czuje głęboką więź z wami, ale nie pokazuje tego tak, jak czuje. Po prostu wszystko jest zakamuflowane. Przyściutko. I ona po prostu... O, jeszcze w dodatku słoń spojrzałam na tę kartę. Taka podpowiedź. Ona czeka na wiadomość od was. Proszę. Jeszcze druga podpowiedź. Że bardzo to jest ważne, żeby swoje uczucia pokazywać bardziej głębiej, jeżeli coś czujecie. To równie może być dla tej osoby, bo ona, jak widzę... czuje do was. Miłość, przyjaźń, cokolwiek, takie miłe uczucia, tak, ma co do was. I to jest albo to dla tej osoby jest taka informacja, ona tego nie słyszy, no. Dobrze by było, gdyby to wiedziała, że powinna to bardziej głębiej, prosto pokazać to, co właśnie ma tam ukryte w serduszku.
bo ona po prostu czeka na waszą wiadomość, na wiadomość, którą wy wyślecie do niej, niekoniecznie wiadomość w formie wiadomości takiej, wiecie, mailowej czy SMS-owej, tylko ogólnie jako jakikolwiek ruch z waszej strony. Nie taką wiadomość, napiszecie, co słychać, nie taką wiadomość, tylko i chodzi bardziej o ruch. Właśnie, żebyście coś zrobili w tej sytuacji, o to chodzi. Niekoniecznie tam, że wiecie, że napisali, chociaż to oznacza bardzo często list i takie wiadomości, ale chodzi o to, żeby to był ruch w tym kierunku, w tej, czy nawet jeżeli to ma być o przyjaźń, chodzi po prostu jakikolwiek ruch z waszej strony. I to właśnie tutaj w tym układzie to, to co ona pokazuje, a kontra to, co czuje. No, ta osoba troszeczkę jest zamknięta, ale żywi do was bardzo fajne uczucie, tylko no niestety jest zamknięta na ten czas. Nie o wszystkim na pewno wam powiedziała, na pewno nie. Jest wiele rzeczy, które są niedopowiedziane. Nie wiem dlaczego, ona po prostu tak jakby oczekiwała na coś z waszej strony, dlaczego ona nie chce jakby wyjść z tą inicjatywą do was, tylko czeka. Banana zabierzemy. Okej, czosnek, bo też mam troszeczkę więcej miejsca. Co ta osoba pokazuje kontra co czuje? Okay. Co ta osoba czuje? I podpowiedzi. Gdzie się kręcą te karty? No i do góry nogami. O, tu fajna, to powiem wam, fajna historia. Ten czosnek był trudny, ale historia jest fajna. Powiem wam, moi kochani, tak, że tutaj ta mężczyzna pokazuje, on pokazuje dla was to, że on chce do czegoś dojść. Może dla was mówić o tym, że chciałby na przykład cokolwiek nawet w waszym kierunku zrobić, ale potrzebuje na przykład odpowiednich jakby takich takie konkrety mu są potrzebne. To nawet nie chodzi o tylko o finanse, że on tam, wiecie, potrzebuje odpowiedniej kasy czy czegoś, czy odpowiedniego stanowiska, odpowiedniej pracy. To nie tylko o to chodzi. On po prostu może dla was pokazywać sytuacje takie, że on po prostu jakby nic nie rusza tak na tyle szybko, na ile byście wy chcieli, żeby on to zrobił. Tylko z tego powodu, że na przykład może mówić, że moja sytuacja jest nieustabilizowana z byłą partnerką, z żoną, czy tam z opieką, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem, czy na przykład nie jest odpowiedni czas, może na przykład dla was mówić, czy pokazywać, ponieważ on zmienia akurat pracę, czy ona zmienia, czy jeszcze nie wie na przykład, gdzie chce się osiąść. Po prostu wszystkie takie dosłownie takie materialne, fizyczne rzeczy, może wam to pokazywać, że on jeszcze gdzieś tam dąży, tak? Tak jak ten właśnie rycerz na koniu, on jeszcze nie osiadł. On jeszcze po prostu jakby jest w drodze do jakiegoś punktu, szczególnie, że trzyma tą monetę i on dla was pokazuje, że on jest jeszcze w drodze, on chce coś osiągnąć. Jeszcze wam co pokazuje, no szczególnie, że jest właśnie ta druga karta, jak związać je jakby razem, to on dla was właśnie pokazuje, że on do czegoś dąży, a tym dążeniem są jego plany. On najchętniej by chciał prawdopodobnie zmienić pracę, zmienić miejsce zamieszkania. Tutaj jak widzimy, pokazuje dla kota w tym akurat, ale ogólnie tą różdżką na globus, albo miejsce zamieszkania, albo na przykład przeprowadzić się do rodziny, którą ma za granicą, najprawdopodobniej gdzieś za oceanem. Ogólnie chce takiej porządnej stabilizacji w życiu i cały czas dla was o tym to pokazuje. To wy możecie czasami myśleć nawet, że on wcale nie jest jakby romantyczny albo nie myśli w sposób taki romantyczny, tylko dla niego cały czas się jakby są ważne pieniądze, praca, bo bardzo dla was to tak pokazuje, jakby tu z kartą jest pokazane tak ciągle,
wy tak jego postrzegacie, ponieważ od siebie on taką jakby wysyła energię i można go tak widzieć jako osobę, która ciągle do czegoś dąży i nie ma czasu na uczucia, po prostu jest ciągle w ruchu, tak? Ale co on czuje? On czuje, że sam z sobą walczy. Walczy, ponieważ jego plany, miejmy nadzieję, że są związane z wami też. On ogólnie ma jakieś plany. Tu jest, ta karta pokazuje walkę wewnętrzną. Po prostu sam sobie, z sobą jakby w głowie walczy. Chciałby wam prosto coś powiedzieć. Albo to chodzi o to właśnie, że on mówi, że on ciągle jest w drodze, nie do końca jakby wam powiedział, co jest jakby w planach, jego następnym krokiem, co zrobić, ponieważ on by chciał zmienić albo pracę, albo miejsce zamieszkania, albo gdzieś wypłynąć, gdzieś się osiąść, gdzieś indziej. I on możliwe w niektórych sytuacjach, po prostu dla niektórych osób jest taki przekaz, że ta osoba po prostu jakby wam prosto to pokazuje, ale nie powiedziała wam wprost i ta osoba może nie do końca jest pewna, czy wy dobrze ją odbieracie. Może czasami wam pokazywać, tam napomknąć o czymś, ale nigdy nie powiedziała wprost, że na przykład chcę wyjechać, jeżeli chcesz, to możesz pojechać ze mną lub wiesz, teraz pracujemy tutaj, ale ja tak naprawdę chcę zmienić pracę, nie wiem gdzie mnie los rzuci. I nigdy tak po prostu nie powiedziała tak by o swoich uczuciach, o swoich planach i właśnie w głowie jest jej ta walka, ponieważ ona by chciała wam to powiedzieć wszystko, co planuje. I to jest taka podpowiedź, że los będzie wam przychylny i zmieni się wszystko na lepsze, ale trzeba mieć nadzieję. To ogólnie taka, wiecie, podpowiedź, no taka jakby, jeżeli to jest ten te czytanie, to jest taka dodatkowa puenta, jakaś myśl, jakaś informacja do tego czytania, tak? Co właśnie ta osoba pokazuje kontra, co czuje. Także tutaj wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że dla waszej dwójki, ponieważ to dla was jest to czytanie, tak? Pytacie o niego, ale w sumie dla was. To wy powinniście bardziej być jakby zadowoleni. I to, że los będzie przychylny, to ja do was to przekazuję, nie do tej osoby. Ale ogólnie, skoro o nią pytacie, to tak jakby to łączy się, tak? I to będzie dla waszej dwójki. To tak dla czosnku podziękujemy. Teraz cebuszką. Zaraz tutaj przychylę, tak? Co ta osoba pokazuje? Kontra, co czuje w sercu. Okej, plus podpowiedzi. Cały czas nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół tych kart. Co ta osoba pokazuje? Ta osoba pokazuje, że ciągle nad czymś ubolewa, się smuci z jakiegoś powodu. Się smuci, może wam pokazywać, że jest jej smutno z powodu, że czegoś jej brakuje. Na przykład miłości, brakuje przyjaźni, rodziny, pieniędzy. Po prostu wam pokazuje, że czegoś jej brakuje. Pokazuje również dla was, że jej życie to taka nie życie, sytuacja to jest taka ciężka praca. To, co ma, to zawdzięcza wszystko swojej pracy. I tak naprawdę może często no nie mówić, tak? No bo to, co pokazuje, to znaczy, co mówi, co robi, wszystko. Oprócz zostawiamy tylko to, co czuje tak naprawdę, a wszystko to, co pokazuje, jak wy go odbieracie, no to może mówić, że wszystko, co ma, to na to zapracował, że cały czas musi ciężko pracować, że cały czas, wiadomo, jest jakoś tam ciężko w tym firmie, gdzie pracuje, czy coś. Po prostu dużo jakichś sytuacji, że cały czas pokazuje, mówi, jak bardzo jest jemu ciężko. I to tak naprawdę tu bardzo to jest takie klarowne, tak? A kontra, co czuje? Powiem wam, że czuje, że to, co on czuje, ona czuje. Ta osoba chciałaby wam ofiarować coś szczególnego. Tutaj jak widzimy, ona ma różne rzeczy w ręku, tak? Niewiele ma rzeczy tych takich pięknych, jak kwiatuszki, róże. Są jakieś pałki, ale tej osobie wybranej z tłumu daje róże właśnie. Nie wyciąga czegoś innego, tylko coś najpiękniejszego i tylko dla niej. Ta osoba po prostu czuje, że spośród
tego grona, gdzie tam się spotykacie, zależy, tak zależy jakby, gdzie wasze te życie się toczy, tak? Czy wy się znacie tylko z pracy, czy ogólnie jesteście przyjaciółmi wiele lat, czy jesteście w związku. To po prostu ta osoba was wybrała jakby z tłumu i to wam chce ofiarować lub ofiarowała coś szczególnego z tego, co ma. Może dla was, to, wy tego nie widzicie z powodu, że ona tak narzeka, już tak jest czasami źle, ale tak naprawdę to ona coś dała z siebie, co dla niej jakby było ważne, miała i to właśnie dla was to ofiarowała. I w sercu czuję, że jesteście dla niej kimś bardzo wyjątkowym, kimś taką osobą, dlatego was wybrała prawdopodobnie. Taką osobą szczególną, bardzo piękną, jeżeli chodzi o kobietę, jeżeli kobiety pytają o mężczyznę, czy ta mężczyzna kobietę, po prostu ta osoba was postrzega jako kogoś perfekcyjnego, kogoś, kto tak i fizycznie ładnie wygląda i ogólnie jest bardzo dobrym człowiekiem. To wskazuje nawet właśnie w jakim otoczeniu ona tutaj siedzi, te kwiaty, wszystko po prostu. Ta osoba was postrzega jako coś bardzo takiego miłego dla oka i dla duszy. I to takie dla was podpowiedź, że żebyście dali szansę właśnie i wzięli tą szansę, co los wam daje. Dali szansę dla tej osoby. Ta osoba prawdopodobnie coś większego czuje do was o wiele niż to, co pokazuje na zewnątrz. Na pewno to bardzo się różni. To, co pokazuje, wszystko takie przyziemne, ale czuje w sercu naprawdę coś naprawdę bardzo miłego. I to jest taka właśnie od wszechświata, że może weźcie szansę to, coś wszechświat daje dla waszej miłości. Lub żebyście wy dali szansę dla tej osoby. Może jej nigdy nie daliście. Ona po prostu... wy jesteście dla niej jak to bóstwo, no ktoś taki po prostu piękny, miły dla oka, tak? A ta osoba czuje się niegodna was. I dlatego może to bardziej by było przesłanie dla osób, które jeszcze nigdy nie dały szansy dla tej jakby miłości. Ciężko by było powiedzieć, że tu jest jakiś związek, jakaś relacja, gdzie jesteście małżeństwem czy czymś, bo to jak to by miało się do tego, że ktoś nie czuje się godny was, a jesteście małżeństwem? W sumie też można by było, ale to trzeba już długi rozkład by było zrobić. Tak ogólnie widzicie, ta osoba pokazuje, taka, że ona jest tak, w takiej sytuacji, kiedy jest jej smutno i ciężko i pracuje wszystko, a w sercu wybrała was, jesteście dla niej takim bóstwem, tak? No i czuje się was niegodna, ale... ktoś powinien komuś dać tą szansę, bo jest to jakaś zapowiedź jakiejś miłości. Dziękujemy dla jabłuszka. Mrs. Zupa. Dobra, zupka teraz. Muszę jakoś przesunąć. Tak. Co ta osoba pokazuje? Pokazuje. A za to ta marchewka taka była pewna. I co czuje ta osoba? Och! Niefajna. Czuję, że że wy jesteście niegrzeczni. No i to bardzo silnie. O, nie wiem, kogo wypytacie, ale tu jest rozkład trudny. Powiem tak, co ja tu widzę? Co ta osoba pokazuje? Ta osoba pokazuje, że was kocha, że was wybrała, że chce z wami spędzić życie lub chce wam się oświadczyć, lub chce was poprosić o chodzenie, jak to tam się mówi, wiecie, do młodych ludzi. Może chce ta osoba, żeście stali dziewczyną, czy żoną, czy partnerką, czy chłopcem, czy mężem. Po prostu ta osoba pokazuje wam, że wybrała was i snuje z wami plany, tak? Ta osoba pokazuje również, że jest... pokazuje, jeżeli robicie jakieś dla niej problemy czy coś, to ona pokazuje, że ona jest silna w tej sytuacji. Że jak na przykład ile razy tam przyganialiście, czy coś, czy cokolwiek było, nie wiem, co mówiliście dla niej, że przestań coś robić, bo jak nie, to cię zostawię lub... tak niefajnie, że inna osoba to by machnęła rękę, powiedziała, dobra, jak mi nie chcesz, sobie idę. Ta pokazuje osoba, że się przyczepiła tak do was kurczowo i ona jest silna i ona sobie radę da w tej sytuacji. I często, wiecie, tak jakby
podnosi, nawet jak na nią tam nakrzyczycie, czy tam coś niemiłego powiecie, to ta osoba to przemilczy i znowu próbuje. Ona jest w tej sytuacji silna i to wam pokazuje. I ma dużo w sobie spokoju. Ja tu tak bym powiedziała, że to wy jesteście tą taką osobą, taką bardziej szaloną, taką w ruchu, a ta osoba jest taka bardziej może taka spokojna. Bo tu ta osoba wygląda jak oaza spokoju. Ona jest po prostu w tej sytuacji spokojna i silna i po prostu pokazuje, że was chce. A co czuje? Czuje o was wielką zazdrość i czuje, boi się waszego odejścia. To ja bym nawet powiedziała w tej sytuacji, że ta osoba może myśleć, że wy kogoś macie, ponieważ jak widzimy tutaj ta kobieta, znaczy możecie to zamienić, bo jeżeli wiadomo, ktoś inny ogląda, to możecie to nieważne, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ta osoba po prostu patrzy na was i widzi was tam z kimś. I tu jest odejście. Ta osoba po prostu boi się w sercu, że wy od niej odejdziecie. Zostawicie ją. I to jest tak pokazane. Proszę, jak na tacy. I ta osoba straciła jakby nadzieję już trochę. Jest jedna jakby podpowiedź, żeby zapytać o help, o pomoc kogoś, że ktoś by, jeżeli by ktoś w tej sytuacji zaproponował pomoc, to żeby ta osoba lub wy przyjęli to pomoc, bo właśnie ktoś z zewnątrz może wam pomóc. Może wy tego nie dostrzegacie problemu lub nie umiecie między sobą rozwiązać. Ja to bym powiedziała, że tutaj to mógłby nawet być związek małżeński, że jesteście w jakiejś relacji i wy po prostu jesteście, może myślicie, że ta osoba nie pasuje do was, czy zrobiła coś złego, tak bynajmniej, że wy już tak sobie jakbyście dali na luz, w takim, sama nie wiem, pokazali tak, że okej, nie tylko na tobie świat się kończy, są jeszcze inne drogi. I ta osoba zaczęła po prostu martwić się o wasz związek i boi się, że wy ją zostawicie, odejdziecie. Ale ona ciągle pokazuje, że jest silna, mimo że może tracić te siły. I próbuje zachować spokój ducha, tak? Ale ciągle wam pokazuje, że jesteście dla niej ważni w życiu. I ktoś tu potrzebuje pomocy. Zapytać o tą pomoc. Jeżeli ktoś z waszej dwójki nie radzi sobie, to powinien kogoś zapytać o pomoc, kogoś świadomo zaufanego, kto... Bo ktoś tu już traci nadzieję. Może być również, że to wy tracicie nadzieję. Tracicie nadzieję, dlatego chcecie odejść, ponieważ coś tu ktoś jakby trzeci tu krąży. No to wiecie, to może tu jakoś poodwracać, kochani. No, taka sytuacja, jak tu widzimy. Taka ciężka troszeczkę, tak? To nie fajnie było, żeby to wszystko się rozsypało, jeżeli ktoś kogoś sobie wybrał. Kocham, mam nadzieję, że to działa w dwie strony, że to ta pomoc, którą powinniście poprosić, że to ona jakby tutaj, wiecie, się zakręci i tu naprawi to, co tu się popsuło, bo tutaj troszeczkę wygląda tak, nie fajnie troszeczkę. Okej, kochani, ja lecę włączyć, bo nie wiem ile czasu, ile tu przygadałam, moje słoneczka. Czas jaki jest? W ogóle gdzie ten czas? 40 minut? Nie, no niemożliwe. To jakiś żart, ktoś sobie ze mnie robi. Pa!